Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i pozdrawiam. Mamy dziś sobotę, 30 września. Zechciejmy wspólnie wsłuchać się w to, co Bóg chce nam przekazać poprzez hasła dnia dzisiejszego, które znajdują się w przewodniku z Biblią na co dzień. W Księdze Przypowieści Salomona w 15 rozdziale w wierszu 16 mamy napisane: lepiej mieć niewiele, bojąc się Pana, niż wielki skarb i niepokój. Z kolei w liście do Hebrajczyków w 13 rozdziale w 5 wierszu czytamy: niech życie wasze będzie wolne od chciwości, poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Wydaje mi się, że nie będzie błędem, kiedy stwierdzę, że wielu z nas nieustannie narzeka. A co gorsza, bardzo często jesteśmy niezadowoleni. To narzekanie i niezadowolenie niestety stało się jakby naszą codziennością i pewnego rodzaju przywarą, która blokuje nas i nie pozwala nam się radować. Nie radujemy się z tego, co mamy. Z powodu naszego narzekania, niezadowolenia, nie potrafimy cieszyć się i dostrzegać wszystkich pięknych i cudownych rzeczy, które nas otaczają. Oczywiście powody naszego niezadowolenia oraz powody naszych narzekań, jak wiecie, nie są jakieś konkretnie ukierunkowane, ale raczej należy powiedzieć, że są one przeróżne i pojawiają się bardzo spontanicznie. Zdarza się, że jesteśmy niezadowoleni z pogody i to nie tylko wtedy, kiedy jest tak zwana klapa ciapa, czyli kiedy jest zimno i pada, ale narzekamy także, kiedy jest coś w rodzaju afrykańskiego skwaru i mówimy, że jest za ciepło, za sucho. Narzekamy na system edukacyjny, bankowy, zdrowotny oraz także narzekamy na szeroko rozumianą, otaczającą nas infrastrukturę. Narzekamy na władzę i to nie tylko na tą w Warszawie, która zarządza naszym krajem, ale narzekamy także na tych, którzy zarządzają na poziomie wojewódzkim i lokalnym. Jesteśmy niezadowoleni z naszych zarobków, emerytur oraz także z przedmiotów i rzeczy, które posiadamy. W naszym zagonieniu, zapracowaniu przestaliśmy jakby dostrzegać i cieszyć się z niby rzeczy oczywistych, a jednak bardzo cennych i ważnych. Nie potrafimy cieszyć się z talentów i darów oraz także możliwości, których mamy. Nie cieszymy się z tego, że mamy gdzie mieszkać oraz także, że mamy co jeść. Nie cieszymy się z tego, że mamy siłę i zdrowie do pracy. Nie radujemy się naszych bliskich oraz także nie cieszymy się z tego, że jesteśmy przez Boga wybrani, powołani do grona Jego reprezentantów, a to przecież jest wielki zaszczyt i przywilej. Z tego powodu, droga siostro, drogi bracie, w dzisiejszy poranek chcę zachęcić Cię do tego, abyś dostrzegł w swoim życiu Boga. Boga, który zawsze był, jest i będzie tuż obok Ciebie i mnie. Boga, który obdarza Cię wszystkim, co masz. Dlatego warto w odpowiedzi na Bożą miłość być odbiciem tej miłości w stosunku do innych ludzi. W przewodniku z Biblią na co dzień odnajdujemy fragment piosenki zespołu TGD autorstwa Pawła Machała, który napisał, zaśpiewał: nie szczycę się mądrością, o Panie, nie szczycę się z dostatku swoich sił. Nie jestem dumny z tego, co posiadam, tylko Tobą, Panie, szczycę się. Niech te słowa nie towarzyszą nam tylko dzisiaj, ale niech towarzyszą nam każdego dnia. Niech one będą naszym takim codziennym, modlitewnym westchnieniem do Boga. Pomódlmy się. Łaskawy i drogi Ojcze, dziękujemy Tobie za dzisiejszy dzień. Dziękujemy Tobie za tą pogodę, którą nas obdarzyłeś, za nasze zdrowie, za naszą siłę. I chcemy Cię prosić, Panie Boże, abyś posłał nam swego Ducha Świętego, aby pomógł nam się radować, aby pomógł nam cieszyć się z tego, co mamy. Niech Twój Duch wypełni nasze serca Twoją miłością, abyśmy my byli jej odbiciem. Niech Twoje imię, Ojcze, będzie błogosławione. Amen. Życzę Wam udanej i radosnej soboty. Do zobaczenia. Zostańcie z Bogiem.